Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie słownictwo. Słownictwo, witam. Zrobimy sobie słownictwo w taki troszeczkę nietypowy sposób, mianowicie chciałem Was sprawdzić, taki teścik ze słownictwa, ale nie ma się co stresować, nie będzie trudny. Popatrzmy. I to będą czasowniki. Czasownik jako ten jeden z najważniejszych budulców, prawda, w zdaniu. Popatrzmy. A lot of people to the country. Chcemy zrobić takie zdania, gdzie jest to, dzisiaj często się to zdarza, wiele osób ucieka na wieś, z miasta, prawda? Ucieka na wieś. A lot of people to the country. Jaki tam czasownik ucieka? Mają dość, prawda? Smog, pollution, zanieczyszczenie, hałas. Uciekają na wieś. Drugie zdanie. He politics when he was a young man. Wszedł do polityki, kiedy był młodym mężczyzną. Wszedł. Wszedł do polityki, wszedł do budynku. No, jakby to było wszedł. Trzecie zdanie. He works in a hospital, so he works. Pracuje w szpitalu, więc pracuje na zmiany. Raz nocka, raz dzień. Tak bywa, dyżury. Zmiany. Pracuje na zmiany. I ostatnie. Bardzo często ludzie piszą takie, można spotkać na internecie takie pytania z prośbą o pomoc. How can I recover data? Jak mogę odzyskać skasowane dane? Skasowałem sobie dane, skasowałem sobie zdjęcia przez przypadek. Jak to mogę odzyskać? Skasowane dane. Jakby to powiedzieć skasowane dane? Ktoś powie, ale to już jest trudniejsze słownictwo. Przecież to już nie są słówka typu go, take, have, play. Właśnie nie. Właśnie cała zabawa polega na tym, że to są proste słowa, i wszyscy te słowa znacie. Po to jest ten filmik zrobiony, żeby Wam pokazać, że te słowa znacie. A skoro znacie, to proszę je stosować, bo to są ważne czasowniki, bardzo przydatne. Uwaga, ja tą lekcję tak zatytułuję klawisze. Ups, żeby mi się nie przewróciło. Klawisze, nie wiem, czy coś Wam to już podpowie, czy nie. Chodzi mi o czasowniki, słuchajcie, które występują na klawiaturze komputera. Być może teraz, nawet oglądając ten film, siedzicie przed klawiaturą i patrzycie na klawiaturę i znacie te klawisze. I bardzo często ja tych czasowników wymagam gdzieś od kogoś i ktoś nie zna ich. Ja wiem, jak to nie znasz? Przecież go wciskasz go tyle, ile się razy dziennie. No więc pierwszy, słuchajcie, czasownik to jest czasownik escape. Czyli na klawiaturze w komputerze macie tam w górnym lewym rogu taki przycisk ESC, prawda? SC, escape, wydostać się, wyjść. A lot of people escape, uciekają. A lot of people escape to the country. Proszę popatrzeć, jaki prosty czasownik, znamy go. Wszedł do polityki jako młody mężczyzna. Jeszcze bardziej znany Wam czasownik, wszyscy go znają, to jest ten największy, może nie największy, ale taki w centralnym miejscu położony klawisz na klawiaturze. No, czy już chyba wiecie, o który chodzi? NC. NC to jest wchodzić do. Wchodzę nim cały czas, wchodzę. Gdy siedzę przy komputerze. Czyli wszedł do polityki, he entered. He entered politics when he was a young man. Popatrzmy, jakie proste zdanie, prawda? Ważny, łatwy czasownik. NC, wchodzić do. Już nie ma tego do. To jest bardzo fajne w tym czasowniku. Tu już nie musisz się martwić przyimkiem. Nie ma do. Jest NC something. No to zobaczymy, czy następny czasownik rozpoznacie z klawiatury. He works in a hospital, so he works. Zmiany. Którym to przyciskiem, który to przycisk naciskacie, żeby zmienić sobie, prawda? Na przykład, nie wiem, z jakiegoś tam, z jednej literki na drugą. Shift. Shift do tego służy. Shift to zmiana. Przejście z na. Czyli he works shifts. Pracuje na zmiany. Nawet się tak chyba kiedyś mówiło, nie? Że się ma shifta, czy idzie się na shifta, czyli na zmianę. I jak mogę odzyskać skasowane dane, którym to przyciskiem kasujemy? Tylko uwaga, wymowa, bo tam jest bardzo częsty problem w wymowie. Nie delete, tylko delete. Wymowa jest delete. Czyli how can I recover deleted? Dobrze, to napisałem? Nie, źle. Nie ma gumki. Gdzie ta gumka moja jest? O. O, źle to napisałem. Źle to napisałem. Skasowane dane. No to kasujemy. Let's delete. Przypominam, wymowa delete. O,
i ed, żeby było jaki skasowany. Deleted data. Ok, znacie te słówka. Proszę je stosować. To są wszystko ważne słowa. Bardzo często właśnie ten problem zauważam, że proszę kogoś o przetłumaczenie jakiegoś zdania i on mówi, ale przecież ja nie znam tego słowa, ja nie wiem jak jest. No jak to nie wiesz, znasz go bardzo dobrze. Popatrzcie, więc wypisałem jeszcze raz te cztery ważne czasowniki. Pierwszy, escape. They escaped at night. Uciekli w nocy. Uciekli, w sensie wydostali się. The passenger escaped death. Czyli uciekł przed śmiercią, prawda? Nie wiem, siedział z tyłu w bezpiecznym miejscu, przeżył. He escaped death. Refugees escape war. Teraz mamy problem, słuchajcie, z uchodźcami. Bardzo dużo tych uchodźców, prawda? Też nie wiemy, jaki tu stosunek zająć wobec tych ludzi, którzy przybywają. No, oczywiście, mogą też tam być terroryści, ale przede wszystkim uchodźcy uciekają przed wojną. Przed wojną. They escape war and famine and poverty. I przed biedą. Prawda? Nie chcielibyśmy tam mieszkać, nie wiem, w Syrii na przykład, nie chcielibyście mieszkać. Albo popatrzcie, escape responsibility. Uciekać przed odpowiedzialnością. Jakże często dzisiaj ludzie to robią, prawda? Próbują unikać odpowiedzialności. Escape responsibility, starają się tak jakby przed wyjściem z tej, przed tą odpowiedzialnością uciec. Escape responsibility. Enter, tak znany klawisz na klawiaturze. Nie wolno wchodzić do tego pokoju. You mustn't enter this room, mówimy komuś. Albo nie możesz wejść bez biletu. Jak powiedzieć wejść? No enter. You can't enter without a ticket. Sorry. Zwierzę wtargnęło na drogę. Jakże częste przypadki, prawda? Jeździmy po drogach i wiemy, co się dzieje, prawda? U nas, szczególnie w naszym kraju. To sarna, to jeleń, to zając, no nawet zwykły pies. Cokolwiek. An animal entered the road and he... And it caused an accident. I to spowodowało wypadek. Prawda? Może być pieszy wtargnął na drogę. A pedestrian entered the road. Czyli znasz wchodzić, wejść, wtargnąć. Prawda? Wszystko, to jest wszystko ten czasownik. NC. I pozostałe dwa, proszę. Pierwszy czasownik delete. Trzeci czasownik, przepraszam, delete, czyli wykasować, usunąć. Delete where appropriate. To jest taki bardzo ważny zwrot, który powinniście znać. Jak będziecie różne dokumenty wypełniać czasem za granicą, to znaczy skreśl niepotrzebne. Jak to mówię po polsku? Niepotrzebne skreślić. O, niepotrzebne skreślić. Jak zobaczycie takie zdanie delete where appropriate, to znaczy to, jak będzie pan, pani, a ty jesteś pan, to pani skreślasz. Delete the pictures from your iPhone. Usuń te zdjęcia z tego iPhone'a, prawda? Bo to, prawda, dla bezpieczeństwa. Albo komentarze zostały usunięte, prawda? Były jakieś, prawda, komentarze, nie wiem, wulgarne gdzieś tam się pojawiły i usunięto je. Sonę Bieran robiliśmy niedawno. The comments were deleted. Komentarze zostały skasowane, usunięte. Nie ma ich. Czyli delete. Przypominam, delete, nie delete. Bo tak często przekręcamy to słowo. No i ostatni ten, to słówko shift. Postawiliśmy kwiatek, a nie chce kwitnąć, nie chce rosnąć i mówimy mu the flower needs light. Kwiatek potrzebuje światła. Shift it, czyli przestaw go, przesuń z miejsca A na miejsce B, bliżej światła. Closer to the window, bliżej okna. Shift it. Albo they shift our attention, czyli naszą uwagę próbują, prawda, tak jakby odciągnąć, zmienić z na, from to. To politycy lubią się bawić w takie rzeczy, prawda? Jak jest jakiś problem duży, prawda, to dajemy jakiś inny problem, żeby tam odciągnąć uwagę. To shift attention. I takie zdanie, popatrzcie, they shifted the cost from employer to employee. Czyli tak jakby koszt został zmieniony, przeniesiony z pracodawcy na pracobiorcę. To źle, bo teraz my musimy płacić, nie? Pracodawcę tak jakby spotkała pewna przyjemność. Koszt został przeniesiony. Możemy w drugą stronę. They shifted the cost from employee to employer. O, wtedy lepiej, prawda? Koszt z pracownika został przeniesiony na pracodawcę. Może tego się trzymajmy, lepiej brzmi. Prawda? Jeszcze raz. Delete, shift, escape i NC. To są słowa, które znasz od dawna. Być może ich nie używałeś. Czas zacząć je używać. Nie? Yeah? Thank you.